Proszę Państwa. A to miś. Miś. I bardzo wcześniej miś. A babkę poda. A to szkoda. Ostatni raz widziałem syna właśnie tutaj. Ja zostawiłem samochód mniej więcej w tym miejscu. Tak ustawiony na skos. Samochód z tych bandziorów stał tutaj, mniej więcej w tej kałuży. I tutaj przy kole z przodu ktoś coś manipulował. I ja wyszedłem, żeby po prostu otworzyć bramę. Kiedy ją otworzyłem, to powiedziałem, czy chcę pomocy. Na co on ruszył na mnie. Widziałem też, że już drugi z nich wychodzi z drugiej strony. I zostałem odwrócony, tam wywiązała się po prostu lekkie tam przepychanki. Nie lekkie, tylko no niestety nie udało mi się. No i krzyczałem, wrzeszczałem i Dawid został wyrwany z samochodu, rzucony i odjechali w tamtym kierunku. Pa. Dokąd ty jedziesz? Do sklepu. A co chcesz kupić? Dawid to wesoły czterolatek, który od ponad 2 lat mieszkał tylko z tatą. Dał mi 4 obrazki, właśnie przedstawiające, mówił tatuś i ja. Ja i tatuś. Ale 6 lipca świat ojca chłopca zupełnie się zawalił. Dziecko zostało porwane tuż sprzed domu, kiedy pan Jacek odebrał je z przedszkola. To był straszliwy szok. Mnóstwo myśli w jednej chwili. Ja próbowałem jechać za tym samochodem, natomiast... Nie byłem w stanie stwierdzić, czy skręcili w prawo, w lewo, czy pojechali prosto. Dawida porwała matka, Portugalka, która decyzją polskiego sądu ma całkowicie zawieszone prawa rodzicielskie. Jak do tej pory niewiele interesowała się chłopcem. Sąd uznał, że może przychodzić we wtorki, w czwartki, w piątki, w soboty i w niedzielę, więc prawie codziennie, popołudniami i od rana do wieczora, w soboty i w niedzielę. Natomiast ze zdziwieniem stwierdzałem, że moja żona po prostu nie korzystała z tych kontaktów. Informowałem o tym sąd, jej rodziców. Jego łóżeczko i gumisiek? Tak, jego łóżeczko i gumisiek, naklejki, które sam ponaklejał. Tutaj jak pani widzi, większość to są właśnie inspiracje samochodem auta. Kobieta przed domem pana Jacka pojawiła się z 2 mężczyznami. Malec został siłą wyrwany z samochodu i choć policja od razu rozpoczęła poszukiwania, ślad po Dawidzie zaginął. Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu chłopca. Zostały sprawdzone potencjalne adresy, gdzie może przebywać. Zostały wysłane telefonogramy na lotnisko do Straży Granicznej. I w wyniku tych działań udało nam się w poniedziałek zatrzymać 50-letniego mężczyznę, który współuczestniczył w uprowadzeniu dziecka. Ten mężczyzna usłyszał już zarzut uprowadzenia, współuczestniczenia w uprowadzeniu małoletniego. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Niemniej jednak nadal prowadzimy działania poszukiwawcze za Dawidem. Mimo codziennych prób panu Jackowi nie udało się skontaktować ani z matką dziecka, ani z jej rodzicami. Prosimy, spróbuj później. Wszystkie telefony od tygodnia są wyłączone. Straszna chęć tego, żeby zamienić kilka słów. 2, mogą być nawet 2 słowa. Tylko wszystko dobrze. Nawet nie bezpośrednie, tylko pośrednie, żeby mi ktoś powiedział, że jest wszystko dobrze. To jest bestialstwo zupełne. Dwa lata temu sąd zakazał opuszczania kraju przez małego Dawida, bo już raz matka próbowała wywieźć chłopca do Portugalii. Jak się czuł samotnie, to mówił mi tatusiu, to chodź pobawimy w Lewka. I bardzo dużo też robił teatrzyków. Spotkania matki z chłopcem miały odbywać się w obecności ojca, a w opinii wydanej przez psychologa sądowego możemy przeczytać. Z psychologicznego punktu widzenia wydaje się zasadne, by matka przeszła psychologiczny trening kontroli emocji. Jej zachowania stanowią poważne ryzyko generowania w chłopcu lęku i zaburzania jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego. To jest straszny koszmar dla dziecka. Zupełnie niepotrzebny. Tutaj jest wieszaczek, Dawidka. Znaleźliśmy też jego jedną pracę, którą on zrobił. Losem Dawida przejmuje się każdy, kto znał chłopca. W przedszkolu wciąż wisi pozostawiony worek z butami i rysunki dziecka. Jeszcze zostały jego rzeczy. To są jego rzeczy, tak. Jest jego bluza,
naprawdę no, był bardzo zdolny. Piknik był bardzo rodzinny w maju tutaj u nas w ogrodzie i był z tatą. No i widać było, że świetnie się razem czują, naprawdę. Że ta relacja jest taka naprawdę dobra. Tak. Tata zresztą bardzo często pytał nas, jak ma się zachowywać w różnych sytuacjach. Tak? On chciał jak najlepiej dla niego. Czasami sobie z czymś nie radził, to po prostu przychodził do nas i prosił nas o jakąś radę. Tak? Ulubiona piła. Kurczę, tak często tutaj graliśmy sobie. Fok, mam nadzieję, że jeszcze mi kiedyś odbierze. Ulubione zabawki, książeczki, ubranka. Wszystko to czeka na chłopca w domu. Ale po tak brutalnym wyrwaniu z codzienności powrót do normalnego życia wcale może nie być taki prosty. Dziecko może być bardzo zestresowane taką sytuacją. Już sam fakt przemocy, sytuacji, w której zobaczył, że tatuś jest trzymany przez dwóch obcych, dobrze zbudowanych mężczyzn, czyli było dzieckiem, które było świadkiem przemocy, może na nie bardzo źle wpłynąć. Opieka psychologa będzie potrzebna. Akcja poszukiwawcza chłopca trwa, a policja i ojciec dziecka apelują o pomoc i informacje, które pomogłyby znaleźć dziecko lub namierzyć drugiego z porywaczy. Jak dotąd Dawida nikt ani w Polsce, ani w Portugalii nie widział. Mam dużo większą nadzieję, że on wróci i że będziemy razem, że się pobawimy w lewki. Małgorzata Walczak, TVN24.